Cześć wszystkim! Numer 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dzisiaj troszkę inaczej, zacznę od menu, ponieważ jakiś tydzień temu wyszła druga część Białej Marchii, więc jeżeli ktoś kupił Season Passa i czekał na nią, to jest dobry moment, żeby teraz odpalić. No. Zanim ja tam dojdę, to jeszcze troszkę czasu minie, więc przykro mi, ale jeszcze przez jakiś czas tego nie zobaczymy, co się dodało w nowym dodatku. Ale menu się zmieniło na bardzo, bardzo ładne, więc to chciałem wam pokazać. Dobra, koniec gadania. Na razie, wracamy z powrotem do gry. I dzisiaj włóczymy się po Kednua. Tak, 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 fajnie. Hey there. Dobra, no to wejdźmy do środka. Cokolwiek jest to Woodyka. Okej. Okay. Mamy tu jakieś cienie. Czemu mamy tak mało życia? A, właśnie tam bawiliśmy. Dobra. Okej. Okay. Dosyć szybko zeszły. Zeszedł jeden. Okej. Okay. Dobra. Uderzenie magii. Kolei. Okej, okay, jemu coś się stało. Coś tam no. Zobaczmy właśnie, co ty, jakie ty masz czary. Ciekawe do rzucenia. Zmniejsza redukcję obrażeń wrogów. O, to ma się jeszcze się przydać, używasz szkielety. Głuszaj od upychał przeciwników. Zobaczmy to. A, musisz troszkę zaryść. Dobra. Zajmiemy się tym. Jedno uderzenie magii. Drugi wiatr, razem potyczkę, atletyka 1. Co to robiło? Utrzymała się. Aha, dobra. Nie, okej, okay, dobra, przekaz trochę. Dobra. Czy możemy stracić punkty życia na zabawę z tymi nóżkami? Ale nie są one poważnym wyzwaniem. Co tu mamy? Na blacie leżą postrzępione kawałki sznura i odłamki krzemienia. No generalnie twierdzę, nie wygląda na taką w najlepszym stanie. Na tej grzędzie rosną tylko chwasty. Troszkę słabo ona wygląda. Muszę się troszkę lepiej na to postarać, ale dobra. Więcej cieni. Dobra. Możemy tutaj podejść. Uderzenie magii znowu. Koniec to będzie jeden. Tak. Użyjemy znowu tego. Dobra. Wymagania. Trzech strof zaśpiewania. No to sporo. Dobra. Dobra, masz już 3 strofy, więc możesz tego użyć. Tutaj masz przejść pewnie na miecze. Okej, okay, troszkę otrzymuję obrażeń, ale... Ale mam nadzieję, że przeżyję. No dobra, może nie przeżyję. Drugi wiatr. Czy wszyscy mają ten drugi wiatr? Tak, wszyscy mają. No to ciekawe. Dobra. Moglibyśmy parę czarów użyć. O, to nam zadało obrażenie jakieś. A, ty nie atakowałaś. Świetnie. Okej, okay, on jest już bliski śmierci. A, trzeba będzie zrobić jakiś odpoczynek bliski. Ty atakujesz? Tak, atakujesz. Świetnie. Okej, okay, chyba dodali tą ikonkę bieżącej czynności.
tutaj na portretach. Co jest fajne? Yeah. Troszkę pozwala po tych portretach ogarnąć się, co się dzieje. O, dobra, puklesz nam wszedł. Dobra. Przyda nam się odpoczynek. Wybierz premię obozową. To jest dodatkowe coś, co wcześniej nie widzieliśmy. Ta, to musieli dodać właśnie też w drugiej części. Drugiej części dodatku. Ciekawe, dlaczego nie mogę zwiększyć tego. Trzymane leczenie plus 20%. Ciekawe, od czego to, że zależy. Nie mam pojęcia. Wezmę redukcję obrażeń. There are accounts of watchers in all of the regions I've visited. If the adventuring life doesn't work out for you, you could always read souls for coin, give people advice, tell them which family they're related to and whom they should duel for past offenses. Będę miał to na uwadze. Zapewne to bezpieczniejsze zajęcie niż walka z potworami, a w dodatku równie dramatyczne. Ciekawe. Okej, co my tutaj mamy? Zaniedbane żywopłoty przetykane są chwastami i wysoką trawą. Tam jakieś drzwi, zobaczmy. Generalnie twierdza będzie w dużej mierze chyba opuszczona. No dobra, tutaj jeszcze nie chcemy pójść. Na razie chcemy gdzieś indziej jeszcze pozwiedzać. Ta reszta twierdzy. Generalnie zbyt dużo tutaj nie ma do patrzenia. Okej. Okay. To szybko poszło. Okej. Może troszkę postrzelamy, że lepiej wyjdzie. To są jakieś wolne. Niewrażliwość. Aha. Okej. Okay. Dobra. 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 Chyba nas poparzył trochę. No dobra. Jest to jakiś wieśniak. Nie możesz tego zrobić. Widmowy dym kłębi się wokół ciebie. Z początku nie widzisz nic poza nim, lecz stopniowo rozpoznajesz zgarbioną sylwetkę wyłączonego starego elfa. Jego twarz i kości stare ramiona pomalowane są farbą. Nie możesz tego zrobić, kręci głową, wyprawiając z siebie słowa. Zrobić czego? A home! The Nine Claws have lived here almost 50 generations. We were here long before your kind brought war to our lands. You can't just burn it all. Have mercy, soldier! Our warriors have all gone. You can't burn us all because of them. Najwidoczniej w długiej historii Kednua było przynajmniej jedno puszczenie całego kasztelu z dymem. Okej. Dobra, to jednak chyba tutaj nie chcemy być. To zobaczmy jeszcze resztę twierdzy. Okej. Kolejny ognik. Rzeczywiście te ogniki dosyć szybko padają. Jak mówiłem, nie ma tu zbyt dużo ciekawych rzeczy. Większość zamku jest po prostu opuszczona i zaniedbana. Klapa mocno oberwała od żywiołów. Pociągnięcie za podzawiały uchwyt wywołuje ciężki łoskot, ale nic poza tym. Okej, parę więcej cieni.
cień i widmo. Teraz się takim widmem. Czyli i rzucać swoje rzeczy. O! Znaczy, teraz użycie przedmiotów z ekwipunku jest jako jeden... jest jako jedna ikonka. Co takie fajnie. Kolejne usprawnienie. Fajnie. Dobra. Dobra, wystrzelacie do cienia. Tak, to dobrze. Jestem ogłuszony, dobra, słabo. Powalać ich raczej nie ma co sensu. Więc... daruję to sobie. Dobra. Wszystko. A tutaj zbyt poważnych przeciwników. Troszkę irytujący są co najwyżej niektórzy. Okej, okay. Jest jakiś amfiteatr. Jakieś dziwne głazy. Okej. Okay. Jedna strona kolumny pokryta jest setkami... z wrytych zawijasów i fałd. Adral śni nawet pomimo pokrywających ją brudu i pleś i muchu. Okej. Okay. Co my tu mamy? Wśród chwastów walają się różne porzeczy w kadzie skóry i koście zęby. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze ten dworek. Potem pójdziemy do kasztelu. Tu jest ciekawego. Stara kuchnia. Zawalone schody. Tak. I tutaj coś jeszcze mamy. Ale to jest tak. Jakaś stara biblioteka. Czy coś tendencji? Jakiś magazyn. Dobra, w każdym razie nic ciekawego. Dobra. Idziemy do kasztelu. Dobra, i co my tu mamy? Rzeczywiście. O! Jakiś mamy tu miecz. Tylko miecz jednoręczny. Zobaczmy, co to jest. Szepty Yenboru. Wyjątkowa jakość. Miecz jednoręczny. Dobra, porównajmy od razu. Obrażenia gorsze. Zmiana od 20 draśnięć na trafienia. Spoko. Celność przeciwko duchy plus 5 obrażenia zadawane duchy plus 25%. Kondycja plus 2, wola minus 3. O, ciekawe. Myślę, że wezmę sobie ten mieczek. Wypróbuję. Tak, to obniża wolę. No właśnie, patrzcie, teraz mamy wszystko rozpisane. Co nam ile daje. Fajnie, fajnie. Usprawnienia interfejsu zawsze są mile widziane. Dobra. Tak, tylko obniża nam troszkę ten rzut obronny, ale poza tym... Dobra, a właśnie, jak nam wytrzymałość rośnie. Całkiem sporo. Myślę, że zatrzymam sobie ten miecz.
No dobra, prawie więcej cieni mamy. Przynajmniej na część z nich widziałem, że to ten święty blask działał. To użyję jego. Sobie strzelaj. Okej, chyba nie zadziałało. Dobra, spróbuj. Walcz z broni. No. Dobra, tylko go bijesz w niego. Bij w to widmo. Troszkę ważne trzymanie. Okej. Ale spoko. Więc z deskami przełykały szare i brązowe myszy. Aha. W sumie chyba niezbyt dużo ciekawych tu rzeczy mamy, co? Okej, więcej cieni. Spróbuję jeszcze raz rzucić ten blask. Jestem prawie pewien, że na kogoś on wcześniej zadziałał. Nie, tylko na zombie działa. Okej, spoko. Okej, mam... Tutaj się nam pojawił jeden cień. Bieżąca czynność. Nie wiem, co to miało oznaczać tej ikonka tarczy, ale okej. Dobra, padł. I... W sumie tutaj też nie mamy zbyt... Nic. Dobra, ale tutaj na pewno coś będziemy mieli ciekawego. Zarządczynik, ty dochodzisz do końca wielkiej sali, czujesz przyjemne ciepło bijące ze spełniałego marmurowego tronu. Jego mistrzowskie, wręcz artystyczne wykonanie wyróżnia się spośród praktycznej i surowej architektury zamku. Na oparciu tronu wykuto płaskorzeźbę, twarz kobiety patrzącej na pomieszczenie pustymi oczami. Gdy zbliżasz się, czujesz uderzenie ciepła. Z płaskorzeźby wydobywa się głos. Rozchodzi się w powietrzu, przenikając kamienne ściany fortecy. Strange happenstance. Dobra, szukam Marvalda. As am I. If you should happen to find him, I would be glad to know of it. Each day his absence brings new dust to my halls, new cracks to my stones. It's shameful is what it is. The Earl would never have let it come to this. You are free to search for him here. I will unbar the way. Powiedziałeś, że to twoje sale? Not as a land is its lord's, more as a child is its mother's. This castle was my design, you see. The Earl appointed me to do it. I was getting on in years. I knew it would be my only chance to build something magnificent. Ciekawe. When it was built, I couldn't bring myself to part from it, to go back to my lonely home. I begged the Earl to let me stay, to take care of it. It was all I wanted, and he granted it. Years later, when Bareth Susha finally came calling, I begged the Earl to find a way to let me remain, and so he did. Okej. Ciekawy sposób. Woleć żyć wiecznie jako posąg, niż umrzeć. Okej, dobra. Powiedz mi więcej na temat Merwalda. He was a great man. He came here one day, young with long hair and polished armor, and he banished the dark things that had come to lurk in this place after centuries of neglect. He could see the beauty of this place, the way it had been. So he claimed it for his own when no one else would take it. We worked together to restore it. But he began to grow distant some time ago,
He never told me why. He retreated deeper and deeper into the keep, never leaving, sending servants for food, hiding himself from my sight. The restoration stopped. Now, to look at the place, you'd never know the progress we've made. In most places, it's worse than it ever was. And all I can do is watch it. Ciekawe, dlaczego to zrobił. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć Merwalda? I can feel his presence faintly somewhere deeper inside the keep. But he uses his gifts to confound me, and my senses are dulled while he does so. I only wish I could know his mind. Jesteś uwięziona w tym tronie? Imprisoned? At times it feels that way, I suppose. But it's more that I reside here. The throne was brought up from the ruins. One of the first things they found. As a last favor to a dying woman, the Earl arranged for me to be moved into it. Audra is an accommodating vessel for a soul. Czyli ten pojemnik jest wykonany z Audry? Znaczy z ten tron? Oh, it's not as confining as it seems. I can feel the whole keep from here, and all things that are tied to it. There's something about this throne and its construction. Or maybe it's something about this place. O jakim Earlu mówiłaś? The Earl of Yenwood. The original, in fact, when Deerwood was a colony. He found this site, the only ruin Eir Glanfarth refused to defend, and he believed its wealth would be great. The keep was his way of defending his family's claim, and that claim became his obsession. He had to know what lay beneath. Mm-hmm. He devoted his life to excavating the ruins below the keep. They had been sealed with rock and soil. Deliberately, it would seem. Years passed, and with them the Earl. He dug his entire life and never found what he sought. His obsession became his sons and his son's sons. And one day, that young Earl broke through. Aha, i co znalazł? An endless maze, incomprehensible in its construction. But he would never come to learn more than that. Vile things had taken residence there. Vile and dangerous. They poured up through the keep and slew its residents. The Earl among them. Szkoda. After that, the keep remained abandoned, unused, wasted. Meowol's mastery of this place was the first hope I'd had in 200 years. How I've longed to see it as it once was. I can only guess why all this has happened. I fear I've wronged the gods putting this place here, and they've doomed me to watch it wear away into dust. To witness my own folly. Może to jeszcze nie jest przyszłość tego zamku. Może da się coś jeszcze zrobić. Póki co żegnaj. Take care in your search. Many dangers lie in wait here. Okej. Więc coś dziwnego się stało z Merwaldem. Coś, co sprawiło, że się ukrył w podziemiach. Okej, skarbiec jest pusty. Szkoda. A, cóż, pójdziemy z nim go znaleźć. Może się dowiemy, co mu się stało. A przy okazji, pod twierdzą znajduje się system rozbudowanych podziemi, które można zwiedzać. No, dokładnie nie wiem, jak bardzo można go zwiedzać, ponieważ już niedaleko tutaj kończy się moja znajomość w Pillarsach i będziemy musieli improwizować trochę w dalszej grze. Ale wygląda na to, że dosyć spory jest tutaj podziemie, które można zwiedzać i które nie od razu można w całości chyba zwiedzić. Trzeba będzie chyba tu powracać parę razy z silniejszą drużyną, żeby zapuścić się niżej. Ale cóż. There's my little soldier. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Tylko bez narzekania, musisz jeść warzywa, jeżeli pewnego dnia chcesz zostać prawdziwym, silnym żołnierzem. Tak się umawialiśmy, dobrze? Dobra, zachowaj milczenie. Soldiers are important people. They defend the weak and punish the wicked. You're too young to understand now, but there are lots of wicked people. People like the man who murdered your father. Mhm.
Przypomnij mi, co się przydarzyło mojemu ojcu. Before you were born, the Glanfathans attacked settlers like us. They said we'd knocked over some of their special Adra rocks. That's why they call it the Broken Stone War. They got very angry, and so they came into our villages and killed many people. Your father was one of them. Był jedną z osób, które zostały zabite przez Glanfathan? To właśnie powiedziałam. Dlatego That's why you'll be a soldier one day. To protect and to avenge. Why don't you go back out and play? I'll finish up here. Okej, okay, bardzo miła matka. Ciekawe, czy może ten ojciec to ta dusza, którą spotkaliśmy przed zamkiem. No cóż, może się jeszcze dowiemy. W następnym odcinku schodzimy niżej i szukamy Meyerwalda. I pewnie znajdziemy jeszcze parę innych rzeczy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!